Zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku płacenia składek na ZUS przez okres trzech miesięcy oraz objęcie przepisami tarczy antykryzysowej przedsiębiorców, którzy swoją działalność rozpoczęli przed 1 marca. To propozycje modyfikacji, jakie zaproponował prezydent Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda chce modyfikacji przepisów tarczy antykryzysowej. Po pierwsze, żeby wszyscy. Przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ZUS dla swoich pracowników przez okres trzech miesięcy. Prezydent chce, aby przepisami tarczy antykryzysowej zostali objęci także ci przedsiębiorcy, którzy swoją działalność rozpoczęli tuż przed 1 marca 2020 roku. Mam nadzieję, że takie zmiany zostaną wprowadzone. Prezydent Andrzej Duda zaapelował także do marszałka Senatu Tomasza Grockiego o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Izby. Żeby Senat w jak najszybszym tempie zajął się tymi właśnie przepisami, które mają pomóc polskim przedsiębiorcom, które mają ratować w Polsce miejsca pracy, które mają pomóc polskiemu biznesowi przetrwać ten trudny, bardzo czas. Prezydent poinformował, że cały czas trwają konsultacje zarówno w Pałacu Prezydenckim, jak i w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnił również, że rozwiązania tarczy antykryzysowej będą modyfikowane w zależności od kolejnych uzasadnionych postulatów i oczekiwań.